No dobrze. Szybkie obroty pan robi. To trzeba wolno przesuwać kamerą, nie? I teraz zbliżenia i oddalenia tymi palcami. Oddala? Nie, to zbliża. Tą stronę zbliża. Zbliża, tak? A teraz? To może wstańmy wszyscy, zaśpiewamy teraz we wśród nocnej ciszy. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
porodziła swego pierworodnego syna. Owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Oto słowo Pańskie. Siądź. Drodzy chłopcy, będziemy teraz się łamać opłatkiem, każdy sobie wzajemnie i ksiądz każdemu też będzie, ksiądz Tomasz Wasz, prowadzący ministrantów, złoży życzenia, ksiądz proboszcz też, aby nas było więcej, żeby nas tak Panu Bogu na większą chwałę zawsze służyć. No, to zacznę tak po kolei od księdza opiekuna. Jak ksiądz Czesław, no jakoś nie może dojechać, co tam się stało. Myśmy sobie wzajemnie składali życzenia. Tak, tym, że wszystkiego najlepszego, niech ksiądz się czuje u nas dobrze i coraz lepiej zdrowia przydać. No chłopcy, Maciej Dobrze, ja się nie odłożyłem.
Przesława. Tak, ale na to, że...
Chciałbym wam wszystkim życzyć, żeby w waszym życiu triumfował Chrystus. Nie tylko wtedy, kiedy się wam będzie dobrze wiodło, ale zwłaszcza wtedy, kiedy będzie ciężko. Kiedy przyjdzie nam jeszcze ciężej żyć. Kto ma Chrystusa w swoim sercu, ten nie musi się bać biedy, bo będzie zawsze człowiekiem radości. Człowiekiem, który odda się Panu Bogu właśnie do dyspozycji. Co zresztą wy robicie zawsze, ilekroć z gorliwością przychodzicie służyć właśnie do mszy świętej. Rzuć Pan tutaj swoją listę, zobaczymy, kogo po prostu nie ma. Kartowskiego rzecz jasna, że dzisiaj nie będzie. A Artura Grochalskiego też nie ma. Prawda? Gamiński Rady. Proszę bardzo. Wszystkie te modlitwy, jak zauważyłem, tak, bo tu jest, można popatrzeć, są takie same. Kwaśniewski Karol. Też. Marcin. Rydyński Michał. Dla chęci Michała
składamy, czy tato śpiewać. Nie grasz? Tata, śpiewaj, żeby syn śpiewał, on tak ładnie śpiewa. Daniel, jak ja śpiewam? Jak śpiewa, to ma dać na podwarkę. Kankowski, jak? Nie ma Piotkowski domek. Żywyszkiewicz Marcin. Artur. Stępień, tak. Potem Wybicki Karol. Tęczatowiarz. Deja Krzysztof. Adam Serach. Kurek Mariusz, Stoliński. Nie Thank you.
patrzem na to, jak ona się kłóci z nocą. Dziękuję.